Podpis, a później ślubowanie. I tak kolejni radni oficjalnie stali się członkami lokalnego samorządu. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście. W gminie Jaworze odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Gminy. Najstarszy wiekiem radny otworzył i prowadził pierwszą część sesji. Po ślubowaniu radnych przyszedł czas na złożenie przysięgi przez nowego wójta. Nim to jednak zrobił, wygłosił exposé, zawarł w nim najważniejsze działania, które chce w ciągu najbliższych lat przeprowadzić w gminie. Jak zaznaczył, wszystko wspólnie z radnymi. Stoję dzisiaj przed Państwem w całkowicie nowej roli. Pełen szacunku i pokory, nadziei i oczekiwań. Jako wójt wszystkich mieszkańców naszej gminy. I podkreślam, nie tylko tych, którzy głosowali na mnie, ale i tych, którzy dokonali innego wyboru. W tym wyboru pozostania w domu w dniu głosowania. Chciałbym, ażeby ci ostatni również widzieli we mnie przez kolejne 4 lata swego wójta. Również dla nich będę tutaj. W programie sesji znalazł się również punkt związany z wyborem przewodniczącego rady. Kandydatury były dwie. Zaproponowano radnego Zbigniewa Pudka oraz Mieczysława Brzezickiego, który 2 tygodnie temu rywalizował z wójtem Ostałkiewiczem o fotel wójta. W tajnym głosowaniu radni wybrali na swojego przewodniczącego Mieczysława Brzezickiego. Brzezicki Mieczysław oddano głosów 8, Pudek Zbigniew oddano głosów 7. Rozliczenie przeprowadzonych inwestycji, ale także budowa budynku socjalnego czy hali widowiskowo-sportowej to zdaniem Brzezickiego najważniejsze wyzwania bieżącej rady. Przewodniczący Rady Gminy jest pełen optymizmu, jeśli chodzi o kwestie współpracy radnych. No, mam nadzieję, że tutaj wszystko pójdzie dobrze, ponieważ wszystkie strony deklarują współpracę. A wybory pokazały nam, że mamy 7 radnych z jednego największego komitetu wyborczego i 7 radnych z drugiego i jednego radnego niezależnego. A więc myślę, że tutaj będziemy podchodzić do wszystkich decyzji po partnersku. Nie ma opozycji, nie ma jak gdyby jakiejś tam grupy wiodącej. Także myślę, że tutaj partnersko, merytorycznie będziemy wspierać wójta i będziemy pracować dla naszej społeczności samorządowej jak najlepiej potrafimy. W podobnym tonie wypowiada się wójt Radosław Ostałkiewicz, zaznaczając, że trzeba zmaksymalizować staranie, aby Jaworze znowu stało się uzdrowiskiem. Zresztą ten kierunek realizujemy już od wielu, wielu lat i ja od niego nie odstąpię. Będę przekonywał radnych do tego, natomiast mam nadzieję, że radni będą słuchać mieszkańców, ponieważ te wybory były de facto referendum, czy idziemy w kierunku zdroju, czy nie idziemy w kierunku zdroju. Mieszkańcy pokazali, tak, to jest dobra droga. Droga, którą radni i wójt wytyczyli sobie na najbliższe lata. Anna Blokerz-Bacza, portal OX.pl.